projekt zarządu w sprawie wyłonienia wykonawcy zadania powierzonego w zakresie remontu dróg chodników i oświetlenia w 2013 roku. Nie będę czytać całego projektu. Chodzi o to, żebyśmy przy zadaniach remontowych, chodnikowych przystąpili do dodatkowego przetargu, tak jak to było w latach ubiegłych. Bo jeżeli nie, no to zostaje nam firma utrzymaniowa, która jest droższa. Rozmawiałam z panią Elżbietą dzisiaj na ten temat, czy by nie miała przeciwko nic, że zarząd podejmie tą uchwałę. O, ale zastrzykło, że i tak to komisja będzie na to zebranie na sesji, to głosować. Przedziłam sobie. A nie ma wolny mandat. A pytanie przy okazji, a te inwestycje? Właśnie. Inwestycje nie, inwestycje z urzędu mają przedmiot. Tak? Jasne. Znaczy nie, tam będzie przetarg robiony, czy nie? Tak, chyba nie, z tego co mi wiadomo, to nie, bo tam nie wszystkie inwestycje są, muszą być. Nie, ale ci przetarg. Aha, nie, oni tak, oni to... Przetarg na projekt. Na projekt, ale na wykonanie. To jest tak, że jeszcze wyjaśnię, ale powinny być z urzędu. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Punkt 18.